Witam jak zawsze o tej porze, Grażyna Rakowicz. Zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest Alicja Paczowska-Hałkę, historyk z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy i dodajmy jeszcze koordynator do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar reżimu komunistycznego w województwie kujawsko-pomorskim. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Pani doktor, dlaczego dopiero od kilku lat obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, o czym mówimy także dzisiaj przez cały dzień? Myślę, że powodów można by wymienić kilka, ale najważniejszy z nich to ten, że tak naprawdę nigdy komunizm w Polsce nie został potępiony. Nie zostało to przedstawione jako zło samo w sobie i nigdy też w związku z tym ludzi, którzy próbowali z nim walczyć z bronią w ręku, nie traktowano jak bohaterów. Ale tyle środowisk, stowarzyszeń czy rodzin żołnierzy wyklętych starało się, przez lata zabiegało właśnie o to, aby w wolnej Polsce oddać im hołd, ale odzewu długo nie było. Jak pani to wytłumaczy? No bo jednak było jakieś, nazwijmy to w cudzysłowie, lobby, które oczekiwało i chciało i się domagało. Myślę, że było to w pewnym sensie też zwycięstwo propagandy komunistycznej. Jednak do 1989 roku o tych ludziach, których dzisiaj czcimy jako bohaterów, mówiono po prostu jako bandyci, faszyści współpracujący z Gestapo i o takich ludziach oczywiście, jeśli w ogóle mówiono, to mówiono źle. I teraz odwrócić i pokazać ich prawdziwą historię nie było łatwo. A po 1989 roku dlaczego wtedy nie zaczęto o tym mówić i na przykład wtedy nie ustanowiono takiego dnia? Myślę, że wiązało się to z ciągle małym dostępem historyków do dokumentów, które poruszały te trudne tematy. Do momentu właściwie powołania Instytutu Pamięci Narodowej naprawdę tylko niewielu historykom i to na etapie prac habilitacyjnych udawało się uzyskać dostęp do dokumentów, którymi wówczas dysponował Urząd Ochrony Państwa. To na pewno też jest blokada. Skoro nie ma wiedzy, nie ma dokumentów, to nie można o tym mówić, a w żadnym wypadku pisać, prawda? I dopiero jak te dokumenty trafiły do IPN-u, to zmieniła się ta sytuacja radykalnie? Tak to pani widzi? Myślę, że tak, że wcześniej to naprawdę tych historyków, którzy podejmowali ten temat i w zasadzie opierali się tylko o relacje świadków, którzy wtedy jeszcze żyli i brali udział w tym podziemiu niepodległościowym i to chwała im za to, że to robili. Natomiast bazowali właśnie na relacjach ustnych, dokumenty, na podstawie których możemy poznać kulisy aresztowania i śmierci wielu tych ludzi, to mamy dopiero od momentu właśnie utworzenia archiwów i udostępniania ich szeroko badaczom. Skoro mówimy o informacjach przekazywanych w różnych formach, dokumentach, w pani ocenie na ile aktywne było po 1945 roku podziemie niepodległościowe w Polsce Północnej? Bo tutaj opinie, jak nawet dzisiaj przygotowywałam się do rozmowy, nie były jednoznaczne. Były opinie, że było bardzo aktywne, ale też były opinie przeciwne. Generalnie można powiedzieć, że skala tego podziemia, jego liczebność, liczba oddziałów zbrojnych, liczebność ludzi aktywnie zaangażowanych w konspirację niepodległościową po 1945 roku na Pomorzu i Kujawach była zdecydowanie mniejsza niż na przykład w Lubelskim, czy na Kresach Wschodnich, czy w Małopolsce. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale to znowu nie było tak, że mieszkańcy naszego regionu nie angażowali się i nie wchodzili w skład, nie tworzyli tych oddziałów, aby walczyć z tym narzuconym przez wschodniego sąsiada ustrojem. Skala mniejsza, zdecydowanie mniejsza, ale była. Tych oddziałów było mimo wszystko sporo. Szkoda, że tak mało ciągle o niej wiemy. O niektórych oddziałach pani sama napisała książkę Szary Ryś, Mściciel, Żołnierze Podziemia Niepodległościowego na Kujawach Wschodnich 45-47, która obala wiele mitów wprowadzonych przez władzę komunistyczną na temat Jerzego Gadzinowskiego Szarego, Gabriela Fejcho Ognia i Antoniego Fryszkowskiego Rysia. Jakie na przykład mity są tutaj obalane?
Przede wszystkim dotyczące ich właśnie działalności niepodległościowej, tym, że byli to właśnie wyzuci jakichkolwiek ludzkich uczuć, bandyci, którzy mordowali bezlitośnie mieszkańców tego regionu, tam gdzie funkcjonowali, napadali, rabunki, że tak naprawdę to ich działalność nie miała nic wspólnego z działalnością niepodległościową, za co zresztą zostali straceni. Podczas gdy dokładnie, kiedy się przyjrzymy tym dokumentom, które się zachowały, wczytujemy się w ich zeznania, co prawda też w czasie śledztw wymuszonych, wskazują wyraźnie nam na to, że zostali po prostu niejako jako postrach wykorzystani przeciwko mieszkańcom, aby nie próbowali się buntować przeciwko nowej władzy. Trudno było pracować nad tą książką, mówię trudno w cudzysłowie. Tak, bardzo trudno, dlatego że właśnie te dokumenty nie są łatwą lekturą. Trudno dociec prawdy, poznać okoliczności każdego zdarzenia, które miało miejsce właśnie w latach 45-47 i w których uczestniczyli członkowie tych oddziałów. To nie było proste. Te represje pojawiają się nie tylko tutaj w naszym regionie przy okazji żołnierzy wyklętych, o których dzisiaj też wspominamy. Duża była skala, jakie wymierzano głównie tutaj na terenie, jakie efekty tych represji, może tak zapytam, były na terenie kujawsko-pomorskiego. Generalnie osoby, które były czynnie zaangażowane w tą konspirację zbrojną przeciwko nowej władzy, one były zamykane w aresztach, więzieniach. Były to często wyroki wysokie, nawet dożywocie, a nawet kary śmierci, które również tutaj były wykonywane. Skala tych represji rzeczywiście była bardzo zróżnicowana, nawet opisując historię konkretnego oddziału. Od takich sytuacji, kiedy w zasadzie dany partyzant po prostu zostaje przesłuchany i po tygodniu jest zwolniony, do takich, kiedy naprawdę za niewielką stosunkowo działalność, krótką działalność, bo na przykład 3-tygodniową w oddziale, otrzymywało się karę śmierci. Bardzo aktywny był tutaj rejon Włocławka, Nieszawy, wynika z dokumentów. Tak, rzeczywiście z dokumentów wynika, że ten region Kujaw był w sposób szczególny jakoś opozycyjnie, wbrew pozorom, bo tak się nam kojarzy, Czerwony Włocławek są takie stereotypy, a tu się okazuje, że nie, że jednak może ze względu na to, że tam było bardzo dużo rolników, którzy mieli spory areał ziemi, była to ludność bardzo związana z kościołem i bardzo się obawiano w związku z tym komunizmu, stąd tak chętnie pomagano i młodzi ludzie chętnie się w to angażowali. Ale oczywiście nie tylko tam. Ja opisałam historię tylko tego regionu, tych konkretnych dwóch powiatów, włocławski, nieszawski, które właśnie i tych oddziałów, które tam działały, ale naprawdę czeka jeszcze dużo pracy historyków i inne oddziały, które też tu funkcjonowały na naszym terenie, zasługują na kolejne książki. O tym, jak ówczesna władza traktowała żołnierzy wyklętych, nie świadczą tylko te represje, ale także i to, że trudno odnaleźć miejsca spoczynku tych żołnierzy wyklętych. Tak, rzeczywiście ówczesnej władzy nie tylko zależało na zniszczeniu fizycznym tych konkretnych ludzi, którzy się zaangażowali w tą konspirację zbrojną i nie zgadzali się na okupację sowiecką, ale również bardzo dbano o to, żeby zatarto o nich pamięć i żeby na przykład ich miejsca spoczynku nie stały się miejscami kultu. Stąd było po prostu konkretne zarządzenie, które mówiło, było skierowane do władz więzienia, że absolutnie nie przekazywać rodzinom informacji, gdzie spoczywają ich ciała. Ale mimo tego udaje się te miejsca odnajdywać. IPN w Bydgoszczy planuje takie prace ekshumacyjne i identyfikację ofiar komunistów na terenie cmentarza przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy. Na jakim etapie są te przygotowania? Można powiedzieć, że mamy wstępnie przygotowany materiał historyczny dotyczący kogo szukamy, z dokładnymi informacjami, kim byli ci ludzie, dlaczego zasługują na ich swoje upamiętnienie i że z pewnością są to osoby, które działały na rzecz niepodległości Polski. Wiemy dokładnie, na jakich kwaterach
ich pochowano. Tą wiedzę czerpiemy nie tylko z dokumentów Instytutu, ale również z Księgi Pochówków z Zarządu Zieleni Miejskiej. Udało się po prostu porównać informacje, które mamy w różnego typu dokumentach, plus oczywiście informacje rodzin, które na własną rękę wielokrotnie próbowały, przekupując na przykład strażników więziennych, zdobyć taką informację. Z nimi też się kontaktujemy i po 89 roku dwie takie rodziny na własną rękę przeprowadziły już ekshumację i ci żołnierze spoczywają w rodzinnych grobach zupełnie w innych miastach Polski. Grobów ma być około 50, a czy już wiadomo, kto konkretnie tam może leżeć? Oczywiście, tak jak wspomniałam, ten etap badań mamy już za sobą. Wiemy, że wśród tych, których będziemy próbować przeprowadzić ekshumację, jest 9 członków oddziału Leona Müllera, Jędrusia. Są na pewno pojedynczy akowcy z poszczególnych lokalnych oddziałów, które działały w Borach Tucholskich. Są żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, tacy jak Ludwik Augustyniak, Florian Dudkiewicz, wspomniany wcześniej w audycji w zbliżeniach, Sęp, Tadeusz Ośko. Tych osób jest naprawdę dużo, przy czym od razu trzeba dodać, że oni często byli chowani w mogiłach zbiorowych. W tym dniu, jeżeli była dokonana egzekucja na 5 osobach, to z tych dokumentów, które mamy, wynika, że oni zostali pochowani w zbiorowych mogiłach, więc uściśle, że nie szukamy 51 mogił, tylko 51 osób. To nie oznacza, że to jest koniec tej listy. Ta lista ciągle jest uzupełniana na podstawie, bo mamy takie informacje, że wiemy, że w danym dniu przywieziono 3 osoby z więzienia, ale ja na przykład do tej pory nie ustaliłam danych osobowych tych osób. Nie udało mi się z innych dokumentów jakby zyskać informacje, kto w tym dniu zmarł w więzieniu na Wałach Jagiellońskich. Pani doktor, odbywają się uroczystości, konferencje, wykłady, spotkania, koncerty, prezentacje książek, filmów. Tak powinno być tego dnia? Myślę, że będziemy jeszcze ciągle szukać sposobów na właściwe upamiętnienie tych żołnierzy, ale ze względu na ten upływ czasu i to milczenie, które panowało wokół tych postaci, jest to konieczne. Te spotkania i te wydarzenia dzisiejsze choćby są takim światełkiem zielonym, że młodzi ludzie, kolejne pokolenia będą pamiętali o żołnierzach wyklętych? Będą się nimi interesowali? Tak, myślę, że to wynika też z ich wrażliwości. Tak naprawdę może nie tyle oni szukają tam wzorców dla swojego życia, ale przede wszystkim ich losy są tak tragiczne, że poruszają właśnie wrażliwe serca młodych ludzi. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Ja przypomnę, moim i Państwa gościem była Alicja Paczowska-Hałkę, historyk z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy i jeszcze dodam, koordynator do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar reżimu komunistycznego w Kujawsko-Pomorskim. Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś informacje o pochowanych żołnierzach wyklętych, prosimy kontaktować się właśnie z panią doktor. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.